Drogie panie, oczywiście ogromne gratulacje. No nie ukrywam, że jak oglądaliśmy występy, to kibicowaliśmy bardzo mocno tutaj z moim operatorem, ale jakie to jest uczucie trzymać w dłoniach tę statuetkę, no i przede wszystkim wygrać ten program? Cudowne, wspaniałe, nieoczekiwane, naprawdę niewiarygodne. Trudne do opisania. No nie potrafię, bo nogi mi się trzęsły okropnie i czułam, serce mi drżało, nie wiem dlaczego, myślę sobie, nie, no kawy nie piłam, więc. Ja byłam spokojna, ale nie o wynik, tylko po prostu byłam spokojna, no bo wiadomo, że trzeba wziąć się w garść. Tak, wziąć się w garść i czekać spokojnie na to, co zadecydują widzowie. I teraz w ogóle nasuwa się takie pytanie, no bo jednak ta nagroda, 50 tysięcy, czy ona będzie przeznaczona na przykład na inwestycje właśnie w płytę albo w jeszcze większy sukces, czy raczej mają zamiar panie wydać ją o tak, żeby trochę zaszaleć i tak jakby jutro miało nie być. Ach, no cóż, tak by było wygodnie, ale niestety musimy trochę rozsądnie też podzielić te pieniądze. Pomyślimy. Myślę, że będzie na to czas, żeby spokojnie przemyśleć. O nagrodach w ogóle nie myślałyśmy o żadnych nagrodach, w związku z tym, że to przyjdzie z czasem, spokojnie. My jesteśmy bardzo zgodne, pomimo że mamy różne charaktery, ale jesteśmy zgodne. I się, ja się podporządkowuję na przykład, chociaż jestem najstarsza. A no tak, czasami jakby te najstarsze osoby mają sobie na tyle pokory, że są w stanie się troszeczkę podporządkować albo odpuścić, ale no właśnie, bo nasuwa się teraz kolejne pytanie. Plany sylwestrowe pewnie już były i dzisiaj się chyba troszeczkę zmieniły. No zmieniły się rzeczywiście. Miałam spędzić Sylwestra u mojej siostry Joli. Jeszcze razem miałyśmy. No tak, tak, tak. Rano omawiałyśmy, że tak, że możemy spędzić razem. Dlaczego? No, ja mogłam wyjechać. I spędzimy razem. Tylko, że w Zakopanem na scenie wśród takich gwiazd jak na przykład Natalia Oreiro. Tak, no pan prezes naprawdę zaskoczył nas w ogóle niewiarygodnie, tak, zaskoczył nas bardzo. Nawet go ucałowałam. Także naprawdę serdecznie dziękujemy. Chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy poświęcili czas oglądając program The Voice Senior. Wszystkim Państwu, którzy na nas głosowali, którzy również nie głosowali. Także naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ja tylko mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja bym bardzo chciała serdecznie podziękować mojej córce Justynie i mojej siostrzenicy Krystynie. To dzięki nim jesteśmy The Voice Senior. Dziękujemy Wam bardzo. To ja serdecznie gratuluję, no i trzymam kciuki za dalszy rozwój kariery, bo mam nadzieję, że jeszcze o paniach usłyszymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.